Na czym polega zbiórka charytatywna Paczka dla Seniora? Paczka dla Seniora 2017 jest kolejną edycją naszych działań charytatywnych wspierających osoby starsze z terenu całej gminy. W ramach tej zbiórki zwracamy się do osób z terenu gminy Dąbrowa Białostocka, przedsiębiorców, ale też osób prywatnych o wsparcie w zbliżającym się okresie świątecznym osób starszych w postaci paczek świątecznych, paczek żywnościowych, ale nie tylko. Paczek, które są zapakowane, które mają formę prezent. Te dary serca od mieszkańców Dąbrowy Białostockiej i okolic przekazywane są najuboższym seniorom z terenu naszej gminy. Do jak dużego grona seniorów jest skierowana ta akcja? Mogę powiedzieć o ilości i o rozmiarach akcji, która odbyła się w ubiegłym roku. W ubiegłym roku paczki trafiły do ponad 50 seniorów z terenu naszej gminy, a w akcji wzięło udział tam około też 50 przedsiębiorców i osób prywatnych z terenu gminy. Mam nadzieję, że w tym roku akcja ta przyniesie jeszcze lepsze efekty, że będziemy w stanie wesprzeć jeszcze więcej osób starszych tymi drobnymi upominkami i tym samym pokazać im i powiedzieć, że nie są sami, że społeczność Dąbrowy Białostockiej wspiera i pamięta o osobach starszych, którym bardzo często żyje się ciężko na terenie naszej gminy z racji uposażeń, które otrzymują, czy to emerytury, czy renty KRUS, czy ZUS. Nie wystarczają te dochody na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb. Często są to osoby opuszczone, samotne w rozumieniu nawet posiadające dzieci, ale te dzieci fizycznie tych rodziców nie odwiedzają bądź odwiedzają bardzo rzadko. Także ten drobny upominek, ten dar, który pracownicy przekazują osobom starszym, proszę mi wierzyć, naprawdę przynosi wiele radości. Pojawiają się w oczach łzy. Dlatego też zachęcam, naprawdę serdecznie zachęcam wszystkich do tego, żeby w tym okresie zimowym, przedświątecznym otwierać się na potrzeby innych osób, zwłaszcza potrzeby osób starszych. Cóż mogę powiedzieć, do 14 grudnia apeluję o to, że każdy, kto chce, może przynieść do ośrodka taką paczkę. Z chęcią ją przyjmiemy, przekażemy później w okresie już zbliżających się świąt osobom starszym, ale także po tym okresie, jeżeli ktoś będzie miał jeszcze taką potrzebę zrobienia takiej paczki, to tak naprawdę do 27 grudnia jesteśmy w stanie przyjąć tą paczkę i tą paczkę przekazać potrzebującym seniorom.